Drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat złego oka. Ponieważ dzieci, jeżeli są małe, są delikatnymi, małymi istotami. Jeżeli nie zadbamy o nasze malutkie pociechy, jeżeli nie chronimy odpowiednio naszych dzieci, mogą paść ofiarą złego oka. Dlatego dzieci nie powinny kontaktować się z kobietami, które po prostu są niepożądane w naszym towarzystwie. Są to kobiety zazdrosne, kobiety, które mają zazdrość o nasze dziecko. Przede wszystkim mówię o kobietach, które po prostu zazdroszczą, że druga kobieta ma piękne dziecko. Powinniśmy strzec się takich zazdrosnych osób, takich zazdrosnych kobiet, bo właśnie była taka historia, która się rozegrała tutaj, na Teneryfie, że była pewna kobieta, która zazdrościła dziecka drugiej kobiecie i rzuciła tak zwane złe oko na to dziecko. I temu dziecku się nie działo dobrze, był młodzieńcem, również nie działo się dobrze, był trochę większy, również nie działo się dobrze, cały czas jakieś problemy. I w pewnym momencie musiała ta rodzina iść do specjalisty i okazało się, że było właśnie rzucone złe oko w wieku 6 lat na to dziecko. Także, drodzy kochani, życie po rzuceniu złego oka się plącze. Cały czas są jakieś nieszczęścia, cały czas są jakieś historie bardzo złe, które dotyczą tej osoby, która ma rzucone to właśnie to złe oko. Jest to łatwo usunąć. Jest pewien system, który polega na pewnym oczyszczeniu się niedaleko plaży. Ale ja przestrzegam was, że zwróćcie uwagę na, czy wasze pociechy są w towarzystwie osób zazdrosnych, osób, które po prostu wam zazdroszczą, że macie piękne dziecko. A szczególnie kobiet. Bo jeżeli będzie pewna kobieta, która będzie zazdrościć, będzie źle patrzeć na to dziecko, będzie rzucić złe oko tak zwane, to ta energia wejdzie w to dziecko i ta osoba, to dziecko po prostu będzie miało samo nieszczęścia w swoim życiu. Także nasze pociechy po prostu trzeba strzec. Jeżeli dziecko jest małe, po prostu trzeba o nie zadbać odpowiednio i absolutnie nie kontaktować się z osobami, które są zazdrosne o to, że mamy ładne, piękne dziecko. Ponieważ moment nieuwagi, a może się skończyć tragicznie dla dziecka pod względem energetycznym. Może zostać zrzucone złe oko. Energia, która płynie od tej osoby w stosunku do małego dziecka. Dziecko jest jakby, ma jeszcze tą aurę nie taką silną. Jest nie tak silnie energetycznie zbudowana ta aura u niego. Także jest jakby tak bezbronne, można powiedzieć. I ta energia uderza automatycznie w to dziecko i powoduje pewne zmiany energetyczne w tym malutkim dziecku, 4-letnim, 5-letnim czy 6-letnim. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że swoje dzieci trzeba odpowiednio dbać i nie dopuszczać do osób, które są o nas zazdrosne, a szczególnie kobiet. To by była taka uwaga dla was. I na marginesie chciałbym skomentować, iż nasza firma Energia Aron posiada odpromiennik mineralny bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Jak również nasze koktajle, które są z maki berry, które są bardzo zdrowe. Również je możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od ciebie się żegnam. Pozdrawiam was serdecznie tutaj z Teneryfy i do widzenia.